W 2019 roku, gdy straciłam tą szóstą ciążę, zdecydowaliśmy się z mężem, że podejmiemy troszeczkę inne działania i zdecydowaliśmy się na leczenie u profesora Andrzeja Malinowskiego w Łodzi. Sądzę, że był to dla nas strzał w dziesiątkę, aczkolwiek jeszcze nic nas nie spotkało takiego fajnego, co by nas ucieszyło. Jednakże jestem z samego leczenia doktora zadowolona z jego postępowania względem mnie i I naszych tak działań. oto 18 lipca 2019 roku mieliśmy już swoją długo wyczekiwaną, bo to przez 2 miesiące, wizytę u profesora Malinowskiego. Jak to przebiega? Pan profesor pracuje w klinice Gynemed. Trzeba tam się umawiać albo telefonicznie, albo mailowo. Jednakże preferowany jest kontakt mailowy, dlatego że panie mają tak dużo pacjentów, że naprawdę nie są w stanie tego telefonu nawet odbierać. napisaliśmy maila, że chcielibyśmy odbyć taką wizytę u profesora. Dostaliśmy następnego dnia telefon od pani pielęgniarki, że jest taka możliwość w jakim tam czasie. Określiła nam, jak musimy być przygotowani, gdyż pierwsza wizyta wiąże się z dużymi kosztami, gdyż muszą być wykonane odpowiednie badania i powiedziała nam, że około 10 tysięcy musimy mieć przygotowane na wizytę. Ja już wtedy wiedziałam, że mniej więcej tyle będzie potrzeba, dlatego że czytałam opinię o Jest wiele profesorze. opinii, że profesor wyłudza pieniądze, że te badania są niepotrzebne, ale uwierzcie, że naprawdę wiele więcej pieniędzy się wydało przez te 3 lata na te leczenia, niż przez tą jedną wizytę czy tam leczenie u profesora. Jak człowiek nie spróbuje, to się tak naprawdę nie dowie. Już na pierwszej wizycie, jak byliśmy u profesora, skierował nas na odpowiednie badania i czas oczekiwania, bo tak naprawdę nie mógł nic nam powiedzieć bez tych badań. Spojrzał na dotychczasowe moje badania, ale powiedział, że tak naprawdę nie miałam zrobionych tych najważniejszych, które określałyby mniej więcej, co mi, powiedzmy, mi dolega, co powoduje te poronienia nawlekowe. Badania, których nie musiałam ponawiać, to były badania kariotypu i trombofilii, które jednoznacznie wskazywały, że jednak trombofilię i mamy oboje z mężem, a kariotypy mamy prawidłowe. Na wyniki badań czeka się miesiąc, dlatego już na pierwszej wizycie określiliśmy sobie, kiedy mniej więcej z panią pielęgniarką moglibyśmy przyjść na drugą wizytę. Było to 1,5 miesiąca i wiedzieliśmy, że już te wyniki będą. Na drugiej wizycie profesor przedstawił nam wyniki badań. Wskazał, że mam za dużo przeciwciał plemnikowych oraz nowotworowych, jednakże nic więcej takiego poważniejszego nie wyszło. Wysłał mnie już tego samego dnia, wysłał mnie do szpitala Matki Polki na histeroskopię operacyjną. Zdecydowałam się, że tego dnia tej histeroskopii nie będę mieć, tylko dnia następnego, żebym mogła się przygotować, bo nie miałam nic przy sobie, żeby móc Po iść do zabiegu szpitala. histeroskopii w szpitalu, bo już całego pobytu w szpitalu nie będę opowiadać, był w całych tych moich wszystkich szpitalach, tam naprawdę personel jest naprawdę dla kobiet bardzo, bardzo miły. Naprawdę ten szpital polecam z całego serca, jak tylko mogę. Naprawdę panie były tam w porządku. Po zabiegu histeroskopii dowiedziałam się, że miałam wyciętego polipa na macicy, nic więcej tak naprawdę tam Zabiegu nie było. histeroskopii nie wykonywał mi profesor Malinowski, dlatego musiałam udać się do niego na wizytę z tymi wynikami i z wypisem ze szpitala, który miałam. Doktor wskazał, że wszystko jest w porządku, dlatego rozpoczniemy działania immunologiczne. Leczenie immunologiczne u niego polega na zastrzykach z limfocytów z krwi męża bądź jakiegoś Mój mąż miał dawcy. dobre wyniki badań, dlatego mógł zostać moim dawcą limfocytów. Klinika Gynemed współpracuje z laboratorium ABC, które jest obok, dlatego tam były wykonywane pobierania krwi i tam musiał się rano o 8, czy od 8 do chyba 9:30 wstawić partner. W tym czasie miał pobieraną krew,
która była rozdzielana. I od 14 do 14.30, czy tam nawet 15, były później robione już w klinice Gynemet szczepienia. Szczepienia przebiegały tak, że mieliśmy 3 cykle. Wyglądało to tak, że było szczepienie jednego dnia, 2 tygodnie przerwy, szczepienie, 2 tygodnie przerwy i szczepienie. 3 szczepienia praktycznie co 2 tygodnie. Czy bolą? Bolą! Bolą mocno, są to zastrzyki podskórne w przedramie. Uwierzcie, że naprawdę boli mocno. Mnie bolało. Pierwszy dzień myślałam, że mi ręce odpadną. W ogóle ich nie czułam nadgarstki, to miałam tak. Cokolwiek trzymałam, to mi wypadało z rąk. W zastrzykach przez 5 dni tak naprawdę nie mogłam nic w ręcach trzymać ciężkiego. Ciężkiego, no to tak powyżej może 5 kilo nawet. Nawet uwierzcie, że jak przyjechała do mnie bratowa czy siostra mojego męża z dzieckiem, naprawdę bałam się nawet dziecka trzymać, bo bałam się, że po prostu mi wypadnie. Tak nie czułam rąk, wszystko mnie bolało, bo to cokolwiek trzymałam na tych ramionach, przedramieniach, wszystko mi tutaj tak zbierało i tak wszystko mnie tak bolało, bo się naciągało, to wiadomo, naprawdę bolało mnie mocno. Ale ten ból w żaden sposób nie spowodował tego, że zwątpiłam w to, że w ogóle tam poszłam, tylko wręcz przeciwnie, zmotywował mnie jeszcze bardziej do tego, żeby się starać, żeby naprawdę mogło coś się udać, coś z tego wyjść. Nieraz uroniłam łezkę z bólu, bo naprawdę mnie te ręce bolały. Ja pracuję też rękoma, bo pracuję przy komputerze na klawiaturze, dużo piszę. Więc te ręce naprawdę dużo pracują i bolało mnie masakrycznie. Było ciężko, ale dałam radę, jest ok. Przez 4 miesiące, gdy lekarz zdecydował, że mamy dobre wyniki, nie udało nam się zajść w ciążę, więc ponowiliśmy zastrzyki. Zastrzyki już ponawia się nie 3 razy, tylko już 2, czyli raz bierzemy zastrzyki, 2 tygodnie i znowu zastrzyki. W ogóle jak wyglądają zastrzyki? Są to, tak jak mówiłam, podskórne szczepienia limfocytów, ale są one wszczepiane w 8 miejscach. Co mnie zdziwiło po tym wszystkim, to to, że jak już mieliśmy po tych 4 miesiącach kolejny cykl szczepień, to już mnie tak nie bolało. Bolało mnie troszeczkę pierwszego dnia, a uwierzcie, że kolejne dni praktycznie nic nie czułam. Było naprawdę ok. Więc już organizm się może jakoś przyzwyczaił, nie wiem, może już wszystko było lepiej, a może nie dlatego, że mieliśmy 3 tygodnie tam przerwy, a nie 2, więc nie było wszczepienia w to samo miejsce, no nie wiem, naprawdę Pan nie wiem. Pan profesor powiedział mi, że jesteśmy lekkim przypadkiem, że nie jesteśmy ciężkim przypadkiem, że najważniejsze, że w tą ciążę zachodzimy, a immunologiczne problemy, które mamy, są na takiej fazie, że da się je leczyć i że dziecko na pewno będziemy mieć, więc zobaczymy. Wszystko się okaże tak naprawdę w przyszłości. Na razie jesteśmy na etapie starań o dziecko i jak na złość teraz nie wychodzi. Wcześniej udawało się stryknięciem palca, teraz no niestety musimy troszeczkę sobie czekać, ale postaramy się i będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tym razem to naprawdę nam pomoże i nasze działania przyniosą pozytywny skutek, że będziemy w końcu mieć tego naszego babaska małego i będziemy się cieszyć swoim maleństwem. Chciałabym też bardzo podziękować dziewczynom, które do mnie piszą. Naprawdę nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy odpisać na to, bo po prostu miałam bardzo, bardzo dużo pracy. Ale uwierzcie, ja to wszystko przeczytałam i czytam. I kiedy będę mogła, naprawdę odpiszę. Ja po prostu mam tak zawalony czas, że każdą wolną chwilę wolę sobie odpocząć, niż siadać przy komputerze i coś pisać. Aczkolwiek naprawdę dziękuję Wam wszystkim za słowa otuchy, bo ja wiem, że nie jestem sama, że jest wiele kobiet, które to samo przeżywa. I jesteśmy w tym wszystkim razem i tylko kobieta zrozumie kobietę.